na osówkę z kolca. Dzisiaj się wybrałem w poszukiwaniu ciekawostek. Będę miał, że tak powiem, swoje podejście do tych spraw, do badania tych spraw. Tu jedna właśnie, nie, tu taka ciekawostka. To spójrzcie, tu jest ogrodzony idealnym kołem teren, ja wiem, 30-40 metrów taki promień. I jak mi się uda, to wam pokażę, co pokazują Google mapy na ten teren, a co jest w rzeczywistości. Także sami zobaczycie, piękne niebo, a co pokazują Google mapy. No, mam nadzieję, że się to udało pokazać. A ja idę tam. Zobaczcie na tą drogę. Jest utwardzona melafirem. Jest tak twarda, że szpadlem czy tam kilofem to strasznie jest trudno w ogóle uszknąć coś z tej drogi. A szeroka, powiem wam, zrobię takie solidne kroki, nie? Raz, dwa, trzy, 4-5 metrów, no czy 4 plus 5, no czy tam 4, no niech będzie 5, ale 4 takie solidne. Kawał drogi, autostrada. Śmiało mogę się tutaj mijać dwa duże samochody. Aha, dobra. Tu mam jakiś znacznik pierwszy. Tu mamy przepływ wodny. I przy okazji tego przepustu no, Karol przepuści, nie? No, wezmę i skalibruję sobie druty. Tak dla samego siebie. Może dla... sorry za słonecznik. Może dla któregoś z was też to jest jakiś przydatny. Dobra, na razie przerwa. Patrzcie, jak się trochę zużyły takie, nie? No. Ale działają. Jak z moment. Ja sobie to kamerkę powieszę. Aha. No i teraz tak, cofnę się i zobaczymy, czy... Ła. Czy dzisiaj te... Czy druty, różdżki dzisiaj mają focha, czy po prostu działają? Lecimy. Działają, dobra. No, przepuścik pokazany jak na dłoni. I teraz tak, aha. Zbliżam się, chyba teraz tam widzę. Tam widzę, tutaj widzę duże zróżnicowanie terenu. Po prawej stronie mniej, ale tam jest chyba właśnie ten cel, cel, do którego dzisiaj dążę. I teraz tak, znowu się cofnę, bo muszę sprawdzić to dużo wcześniej. Mam taki plan, muszę okrążyć ten obiekt, który jest uważany za co niektórych jako szyb, za niektórych jako nic, po prostu dziura. Pójdę drogą, zobaczę, czy będą jakiekolwiek anomalie. No co, jeżeli wykryję, no to no coś tam będzie do myślenia dla co po niektórych, przynajmniej dla mnie też. A zwłaszcza dla mnie, nie? I postaram się obejść go dookoła i nad samym obiektem tak samo, nad samą dziurą. Także do dzieła, nie? Nie mam dzisiaj za bardzo czasu, bo jest piękna pogoda i za jakąś godzinę muszę być w domu. A to jest kawałek, żeby wrócić. Zjeść, troszkę odpocząć i ruszać dalej, tym razem na grzyby. No jak na razie widać, że różdżki ani drgną. Na lewo mamy górę długą i zapomniałem, ta tutaj bliżej to jest troszkę inaczej się nazywa, a przed nami osówka. Okej, tutaj nic nie widać z
specjalnego, jeżeli chodzi o oddziaływanie różdżek. Pójdę sobie teraz tędy. Czyli taki zatoczy jakby kwadrat. Tutaj na chwilę przerwę. Zobaczcie, tutaj już zaczyna się, nie widzę tego na podglądzie, tutaj zaczynają się takie rowy. Tam jest ta potężna dziura i od niej też odchodzą jakieś rowy. Tu w tle ja widzę, że leży stary worek cementu, oczywiście skamieniały, ale ja to widzę, może kamera tego nie oddać. Dobra, tu widzicie, o, też rowy, które doprowadzały coś. Tu, nie? Tu się działo, tu się na pewno działo, niezaprzeczalnie, tylko ja po prostu swoimi metodami staram się coś tam udowodnić. O, chwila. Co to było? Przypadek? Przypadek. Dobra, tutaj po lewej już widać hałda, jaka wyrosła przy tym szybie. No cóż, to na razie nie obchodzi. Bo teraz tak, logicznie. Idzie sobie szyb w dół, gdzieś tam się kończy, no i od szybu odchodzą chodniki, tak? Na samym dole. I ja mam nadzieję odkryć właśnie te chodniki. Otóż i one. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Widzicie? Potężna dziura. I tu jest to zapadnisko. Teraz to ma głębokość jakieś, nie wiem, 8-10 metrów. Tutaj od najwyższego punktu. I w stosunku do drogi to idzie pod kątem prostym. Sygnał. Nasz sygnał tam, gdzieś tam. Gdzieś tam. Dobra, obejdę to jeszcze naokoło. Zobaczymy, czy coś jeszcze pokażę. A tak na wszelki wypadek, skoro miałem tutaj sygnał, to ja jeszcze wrócę. Spróbujemy zobaczyć to jeszcze raz. Tak dla zasady, bo już to nieraz stosowałem tą zasadę. Po prostu wracam i patrzę jeszcze raz. Otóż to. Gra. Dobra. Tutaj przede mną widać hałdy urobku. Rozplantowane. Może nie do końca rozplantowane, ale jest. Przejdę się nad tym urobkiem. Abym się nie wypieprzył. Okej, dobra. To tylko chodzi o to, żeby sprawdzić, czy jest sygnał. Tak, a propos to, jeżeli to jest urobek z tego szybu, to jest spory, powinien być spory, bo tu jest kawał hałdy, naprawdę mówię wam, w niektórych sztolniach jak się bywało, to jak była taka hałda, to wskazywało to później po wyeksplorowaniu danej sztolni, okazywało się, że to była spora sztolnia. Tak więc tu może być naprawdę kawałek szybu, z 50 metrów na przykład. Szybu, nie? Bo szyb, no zależy. O kurczę, dobra. Dobra, tu się mi nic nie zadziało. O, proszę, i tutaj widzicie. Lub coś tutaj odpływało od tego szybu, lub coś tutaj dochodziło do tego szybu. Tak to wygląda. I teraz jedna rzecz, ja muszę sobie tam wejść. Szyb jest ponoć zasypany, zakorkowany, z tym, że nigdy nie mamy pewności. A moim zadaniem jest teraz tam wleźć i... Nie, no w ogóle już odtąd zacznę po prostu z różdżkami działać. Jak one będą oddziaływać? No tylko, że muszę się właśnie tutaj jakoś w miarę bezpiecznie... O kurczę, blady. Jakoś muszę zejść. O, dobra. Oh.
pogoda jest. Miodzio, miodzio. Żałujcie, że nie jesteście. Dobrze, nie możecie. Niektórzy z was są przywiązani do łóżek. Och. Współczuję, naprawdę. To są czasami losowe przypadki. Wypadki. Dobra, nie będę się teraz głupio gadał. Tak, przede mną jest... Łach. Jest spory. Powiem wam, to jest taka dziura, jak na osłupce ten... Jak na osłupce ta dziura, ten szyb. Z tym, że tam jest drożny. Powoli, powoli. Kurczę, rady. Dobra. I teraz co mi pokażą? Różdżki. No, ale ciekawe, bo to jest to miejsce, gdzie u góry byłem i już był sygnał. Wow. Kurde. Tak. Teraz jestem... O kuźwa, to normalnie mi... Ja pierdzielę, to druga pode mną. Cholera. Nie wiem, czy to moja wyobraźnia. Jak sobie tak... Teraz chwila. Nie no, może... O! Trochę głupio tutaj na samym dnie jest. Chyba sól. Widzicie tutaj tą kupkę nie gruzu, tylko urobku. To tu jest właśnie jest sygnał, w tamtą stronę góry. Dobra, wyłażę stąd, bo to mi się nie bardzo tutaj podoba. Albo po prostu jak zwykle moja wyobraźnia zadziałała. A kurde. Moment się spuściłem. Emocje. Dobra, gdzie te reszki? Zobaczcie, jakie to są hałdy. Tu wszędzie, tam to jest hałda wielka naprawdę, tylko że jest rozplątowane. Tu jakie hałdy. Gdzie ten worek, o którym wspominałem? A tu jest, zobaczcie. To jest worek. Zarośniętym chem. Tu zobaczcie, tu jest melafir. Melafir nie był tylko używany przy tłuszczu jako do drogi, ale także jako do zaprawy. Zobaczcie, tu macie worki. Tu wszędzie są worki. Tu jeszcze się coś działo, ale nie zdążyło się zadziać, albo zdążyło się zadziać, a zostało to po prostu zasypane i, jak to się mówi, projekt Kamler utajniony. Tak, teraz zobaczcie. Stoję naprzeciwko tego szybu, a sygnał jest tam. I tak, troszkę pod ukosem. Teraz muszę iść tam i zobaczyć troszkę w stronę góry, co tam się dzieje. Na razie się wyłączam, bo muszę się rozebrać troszkę. Zaczyna się ciepło. No i oczywiście poskakane po górkach i troszkę emocji. Także za chwilę wracam, nie? Odejdę więc, powtarzam ten badanie. Ach, to co mam powtórzyć, to mam powtórzyć, zaraz pokażę, jak będzie, no, że tak powiem, ruch. O, ciepanie, kochany.
fajny. Ciężki. Kurde, wziąłbym go, no ale dziś ja to będę wszystko trzymał, już mam trochę tego. Zostawię. Może komuś się nada. Może jest, są tacy pasjonaci, a są na pewno. Znam. Pozdrawiam. Okej. Zaraz, gdzie to jest? Tam był sygnał. Powinien gdzieś iść tu. No dobra, to przy okazji zobaczymy, bo tutaj coś jest. Że tak powiem, w terenie. Może nic znaczącego, ale... Aha, bo to takie zagłębienie. Kurde, no i się zaczyna, zaczynają się chocki, klocki, bo teraz już się zaczyna naprawdę... Ajaj, kurczę. Szlapy tu trafił. Nie teraz, chłopaki. Nie pokazywać mi się teraz. Uciekać. No. Wiem, co zrobię. Pójdę sobie wyżej i zejdę z góry. Może będzie łatwiej z drutami. Chociaż czasami łatwiej się poślizgnąć. Dobra, 20 metrów od sygnału w stronę góry. Spokojnie. Dobra. Okej, tu cię mamy. Kurde, jakby to zaznaczyć na... O, zaraz, może jakiś telefon? Może jakiś ten, może dzisiaj akurat ten wziąłem telefon i sprawdzimy teraz, jak to się sprawdza. O, jesteśmy tu. Teraz się to pokaże. O. Tu jest szyb. A tu jestem ja. I w tym kierunku idzie... Idzie coś pod ziemią. Rozumiecie? O, teraz pokazało. No, czyli tak mniej więcej prostopadle od drogi. Od szybu prostopadle. W tamtym kierunku. Dobra, lecę tam. To taka ciekawostka. Tu już się zaczyna, wszędzie wąskotorówki jeździły za kolami różnymi i tam naprawdę jest też podsypane wszędzie melafirem i są fest mocne drogi pod tą wąskotorówkę i są gdzieś tam też miejsca, gdzie widać te ślady po podkładach, nie, do wąskotorówki, ale to może nie na dzisiaj temat. Ja bym tu chciał, co mnie właśnie tutaj przygnało? Tutaj już nic nie pokażę ciekawego, bo to się kieruje w tamtą stronę gdzieś. Ha, tamtą stronę to jest następny szyb. Ciekawe. No dobra, uciekam do następnego tematu. Za chwilę wam pokażę na lidarze, do jakiego tematu. Troszkę stąd oddalonego, no, ale bardzo dobrze widocznego. To na razie.